9 listopada gmina Police poinformowała o konieczności emisji obligacji komunalnych krótkoterminowych w wysokości 15 milionów złotych. Jest to związane z realizacją dwóch inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej na potrzeby szczecińskiej kolei metropolitalnej. Zadeklarowane i umówione fundusze spływają do nas z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Może się okazać, że te środki wpłyną do nas dopiero po kontroli tego zamówienia i może się zdarzyć, że będzie to okres do końca pierwszego półrocza. W związku z tym, że tych pieniędzy wyprzedzająco gmina nie dostaje, to żeby móc nimi sfinansować te zadania jeszcze w tym roku, musimy się posiłkować takim rozwiązaniem. Chodzi o dwie inwestycje związane z budową przystanków SKM-ki. Jedna realizowana jest przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Wkrzańskiej, druga przy ulicach Siedleckiej i Batorego. Koszt obydwóch inwestycji to blisko 45 milionów złotych. Oba zadania w związku z zakończeniem okresu programowania dla tych funduszy unijnych, programu Infrastruktura i Środowisko, kończą się z końcem grudnia tego roku. Wszystkie płatności, wszystkie rozliczenia muszą nastąpić do końca tego roku. Na ich realizację samorząd otrzyma dofinansowanie unijne, jednak zadania trzeba rozliczyć już teraz, w innym przypadku dotacje przepadną. Dochody planowane, które nie wpłyną w tym roku, to nieco ponad 15 414 tysięcy. Z tego tą końcówkę ponad 400 tysięcy planujemy sfinansować z pomniejszenia wydatków, które nie będą w tym roku zrealizowane. Natomiast obligacje na różnicę, czyli na 15 milionów wtedy planujemy zaciągnąć i sfinansować ten ubytek tegoroczny dochodów. Zastępca burmistrza Jakub Pisański poinformował, że środki unijne do kasy Urzędu Miejskiego w Policach spłyną nie wcześniej niż na przełomie marca i kwietnia 2024 roku. Na emisję obligacji musi się zgodzić Rada Miejska, dlatego 17 listopada odbędzie się sesja nadzwyczajna.